Witam Państwa serdecznie w środę 2 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dziś w wiadomościach opowiemy o świątecznych ozdobach w naszym mieście, a także wyborze najaktywniejszego wolontariusza oraz sensacyjnym wyniku derbów Śląska pomiędzy Piastem a Górnikiem. Tomasz Czoik, zapraszam. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ulicy Gierymskiego powstał nowy budynek Szkoły Życia. Dawny gmach, wybudowany na początku lat 90. został zburzony. Nowy budynek ma 8 sal lekcyjnych, zaplecze, łazienki oraz toalety, pokój nauczycielski i pomieszczenia socjalne. Inwestycja kosztowała ponad 1 000 000 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom szkoła na Gierymskiego jest jedyną tego typu placówką w mieście, która w pełni zaspokaja wymogi osób niepełnosprawnych. Rusza druga edycja świątecznego pleneru fotograficznego. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i studentów. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia typu selfie, na którym widoczny będzie motyw świąteczny związany z naszym miastem. Fotografię należy wysłać wiadomością prywatną do strony Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice na Facebooku do dnia 17 grudnia. Głosowanie będzie możliwe do 20 grudnia za pomocą kliknięcia "Lubię to" pod wybranym zdjęciem. Wyniki ogłoszone zostaną tego samego dnia. Dla autorów 6 zdjęć, które zdobędą największą ilość lajków, przewidziane są upominki w postaci płyt zespołu The Dumplings. I choć do świąt Bożego Narodzenia zostały jeszcze ponad 3 tygodnie, Gliwice już powoli przywdziewają świąteczną szatę. Na latarniach, ale także na budynkach ratuszy i Urzędu Miasta pojawiły się już specjalne ozdoby. Dodatkowo pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych stawiają dużą choinkę przy ulicy Dworcowej. Zaczęliśmy już teraz, żeby pierwsze ozdoby pojawiły się w Gliwicach razem z jarmarkiem bożonarodzeniowym, który już tradycyjnie w Gliwicach będzie odbywał się na rynku. Jesteśmy właśnie przy ulicy Dworcowej, gdzie staje właśnie najwyższa w Gliwicach i chyba jedna z wyższych na Śląsku choinka. Choinka będzie miała 20 metrów wysokości i będzie przeozdobiona 15 tysiącami światełek. To największa, ale nie jedyna ozdoba, która pojawi się w Gliwicach. Wśród tych bardziej lubianych przez mieszkańców i gości na pewno jest świetlna fontanna, świetlny tunel, który już pojawił się na Placu Piłsudskiego. Taki imponujący tunel, pod którym mieszkańcy Gliwic bardzo lubią robić sobie zdjęcia, stanie także na Placu Grunwaldzkim. Będą fantastyczne choinki, które dosłownie zawisną na lampach na Placu Krakowskim z kolei. Latarnie na skwerach administrowanych przez MZUK również zostaną świątecznymi ozdobami udekorowane. Jaki jest koszt świątecznego zdobienia Gliwic? Bardzo ciężko jest podać jedną kwotę, ponieważ ozdoby były kupowane w ciągu kilku lat. W tym roku już nowych ozdób nie kupowaliśmy. Ozdoby są instalowane przez pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Nie robi tego zewnętrzna firma, więc tutaj też jednej kwoty nie mamy. Natomiast mogę powiedzieć, że zakup chociażby bombek na choinki, zakup nowych łańcuchów świetlnych, czyli te takie bieżące utrzymanie ozdób świątecznych, to koszt około 30 tysięcy złotych. Dbamy nie tylko o świąteczny wystrój centrum miasta, ale także dzielnic. Między innymi Łabędy, między innymi Brzezinka, między innymi osiedle obrońców pokoju, Kopernik. Tam, gdzie MZUK administruje jakimiś terenami, tam można się spodziewać, że chociaż mała, chociaż drobna, ale świąteczna ozdoba, świąteczny akcent się pojawi. Dzisiaj w Centrum Wolontariatu zebrała się kapituła, która miała na celu wybór najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych wolontariuszy. W obradach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów, w tym także Telewizji Imperium. Na miejscu była obecna nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Baron. Zwycięzców plebiscytu poznamy podczas gali 10 grudnia. Wybieramy wolontariuszy roku, bo taki tytuł nosi konkurs. Maksymalnie 10 osób. Zgłoszeń mamy 28. Dzisiaj reprezentuje Pani jako jedyna gliwickie organizacje pozarządowe. Jak ważna jest dla Was praca wolontariuszy? Proszę Pani, no dobrze się składa, że mnie Pani, myślę, o to pyta, bo Polski Czerwony Krzyż w zasadzie opieramy się na pracy wolontariuszy, bo zatrudniamy bardzo niewiele osób, prawie że w jednej ręce można by policzyć nawet niepełnej. Natomiast reszta to są nasi wolontariusze,
To jest około w porywach 100-120 osób i dzięki nim prosperujemy, dzięki nim nasze miasto ma pomoc dla ubogich mieszkańców. 25, 2,5 tysiąca osób korzysta z naszej pomocy i to wszystko zawdzięczamy wolontariuszom, więc zdaję sobie sprawę, jaka to jest piękna rzecz. A za tydzień będzie wielki finał, co nas ciekawego czeka? Za tydzień, 10 grudnia, odświętna gala z okazji Dnia Wolontariusza. Czeka nas rozstrzygnięcie konkursu. Króciutki film o tym, jak gliwickie organizacje współpracują z wolontariuszami. Występ artystyczny, tutaj zaszczyci nas swoim występem Teatr Warsztatów Terapii Zajęciowych, przepraszam. Będą dwa występy, jeden krótszy, drugi dłuższy. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę sport oraz pogoda. Klęska Piasta Gliwice. Górnik Zabrze ograł podopiecznych Radosława Latala aż 5-2. Cztery bramki dla gospodarzy zdobył Roman Gergel, jedną dołożył Aleksander Kwiek. Do bramki Górnika trafiali Mateusz Mak oraz Mateusz Słodowy, który zaliczył gola samobójczego. Dla Zabrzan było to pierwsze od 18 września ligowe zwycięstwo. No nie wiem, jak to się stało, że straciliśmy cztery bramki, naprawdę jesteśmy wściekli. Jesteście wściekli, no, na Osłodę twoja piękna bramka, ale no chyba właśnie kiedy odrobiliście straty, kiedy wyszliście na prowadzenie, to taka wiara, że ten mecz już jest pod kontrolą, chyba gdzieś tam w głowie była. Znaczy, w przerwie uczulaliśmy, że Górnik może do nas ruszyć i w najgorszym momencie dostać bramkę, bo zaraz po praktycznym rozpoczęciu gdzieś rykoszet i to gdzieś ruszyło lawinę całą, później naszych błędów było tyle, mnóstwo strat. Zagraliśmy jako całość z sobą mecz w drugiej połowie i no jesteśmy bardzo zawiedzeni, bo mając 2-1 do przerwy, jako lider nie możemy tak przegrywać mecz. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zwycięstwo potrzebowali jak najbardziej i bardzo dobrze udało się to z liderem zrobić. To jest ten moment, że Górnik zacznie wreszcie wygrywać? Mam nadzieję, że to jest ten moment, że będziemy wygrywać następne mecze. Twoim zdaniem to był taki ciężki mecz? Piast zagrał słabiej niż do tej pory, czy to wy wreszcie zagraliście tak, jak powinniście? No nie, no myślę, że Piast grał tą swoją grę, no, trzymał się na piłkę i grał, no, a my wykorzystaliśmy te strefy za ich linią i udało się nam strzelić 5 bramek. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, jak mówiłem, i musimy walczyć teraz na jego linii. Liderzy Ligi Okręgowej Grupy Katowice 3, piłkarze ŁTS-u Łabędy, zakończyli treningi. Zajęcia wznowią oni 10 stycznia. Wówczas podopieczni Tomasza Owczarka rozpoczną okres przygotowawczy do rundy wiosennej. Zimą gracze z Łabęd rozegrają 8 sparingów, także z ekipami czwartoligowymi, m.in. Konkordią Knurów, Sarmacją Będzin i rezerwami GKS-u Katowice. Pierwszy mecz 16 stycznia. Rywalem Łabędzian będzie druga drużyna rozwoju Katowice. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.